Co my tutaj mamy? My tutaj mamy baldachy bzu. I zobaczcie, wczoraj do takiej kanki, ta kanka ma 4 litry, zerwałam 4 litry baldachów bzu. Przez noc one trochę owiędły i bardzo dobrze. Wtedy oddzieliłam te kwiatki od szypułek, od... może nie od szypułek, od tej gałązki głównej, przepraszam. I utłukłam taką pałką. O. I zobaczcie, z 4 litrów zrobiło się niespełna 1,5 litra. I co ja teraz zrobię? Teraz ja to zaleję wodą. Ojej, paruję. Dosyć ciepło. Nie trzeba zupełnie gorącej, ale tak, żeby przykryć wysokość tego bzu i zostawię to na kilka godzin. Oczywiście zamknę słoiki. Zaraz zamknę słoiki. No tak jakoś trzymam kamerę i wszystko wychodzi dosyć trudno. O, proszę bardzo. I teraz będę zamykała słoiki na te kilka godzin, czyli no nie wiem, może 2, może 3. Będę obserwowała sytuację. Słoiki trzeba szczelnie zakręcić. Ja to zrobię po filmiku. O. I po tych kilku godzinach mamy już coś takiego, bo to jest z wczorajszej mojej fermentacji. Aromat jest obłędny. Wyjmujemy mokry taki materiał. Proszę bardzo. On teraz się suszy. I ja tutaj pierwotnie suszę go na desce, ale za chwilę, jak mi się jakiś koszyczek zwolni, to do jakiegoś dużego koszyczka to włożę i będę suszyć. Można suszyć w piekarniku. Ale prąd jest teraz drogi, ja się w to nie bawię. Chyba, że chcecie mieć bardzo aromatyczną czarną herbatę, to możecie nawet podejść do suszenia w 100 stopniach z otwartym piekarnikiem. Wtedy będzie mocno aromatyczna i to na pewno nie będzie herbata o smaku ziół. To będzie herbata czarna o takim lekko karmelowym posmaku. I można narobić tych herbat, a tutaj właśnie suszę czeremchę. Ona jest już w takim procesie dość zaawansowanym. Można tych herbat narobić tyle, że na cały rok będzie. Jak to się porządnie wysuszy, ale porządnie, bo szkoda później naszej pracy, no to wkładamy do słoika i zamykamy. I po tym okresie wysuszenia im później pijemy herbatę, tym bardziej ona jest aromatyczna. Herbata bezpośrednio po tym całym procesie, przepraszam, oksydacji, powinno się mówić poprawnie, ona w tych pierwszych miesiącach niekoniecznie musi smakować dobrze. Możecie sobie posmakować do celów badawczych i wypić ją po pół roku, po roku. Żyjcie.